A jak się czułeś w tak mocnej charakteryzacji? Moja charakteryzacja nie była aż tak mocna. Mi zależało, żeby poczuć się inaczej w swoim ciele, żeby zbudować pewnego rodzaju zbroję, którą nie będę epatował, bo ja bardzo ciężko trenowałem, zmieniłem trochę swoją sylwetkę do tego filmu. No i czułem się lepiej, nabrałem pewności siebie, od razu inaczej się poruszałem, czułem, że w ogóle chodząc po chodniku, na ulicy, między dniami zdjęciowymi, że ja inaczej się zachowuję, że poczułem tego bohatera. To mi bardzo pomogło. A dodatkowo ogolenie głowy na bardzo krótko, prawie łyso, to też spowodowało, że jakoś byłem taki jakiś mocniejszy w sobie i ludzie jakoś bardziej schodzili mi z drogi. No to było rzeczywiście nowe doświadczenie, bo tak to zwykle ja musiałem się przesuwać, a tutaj nagle szedłem pewny siebie środkiem chodnika. No i taki był mój Dawid. Pewny siebie, ale jednocześnie wrażliwy i delikatny. Osoba na maksa zakochana przez całe życie w jednej kobiecie, w postaci, którą gra Weronika Książkiewicz. I osoba, która jest strasznie pogubiona, osoba, która się zmienia, przechodzi dużą metamorfozę. Rzeczywiście to był trudny bohater, ale to była wielka przyjemność móc się wcielić w coś takiego w takim filmie, no bo to jest, na takie filmy się czeka całe życie. No to była niesamowita przygoda.